Witajcie, Łodarią z tej strony i zapraszam Was do kolejnej recenzji na moim kanale, kolejnego superbohaterskiego serialu, tym razem Batwoman, sezon 2, odcinek 1. Odcinek otwiera nam scenę, w której młoda, czarna kobieta znajduje kostium Batwoman. Najprawdopodobniej Batwoman zginęła w katastrofie samolotu, co jest właśnie takim dosyć pokrętnym sposobem, żeby właśnie pozbyć się aktorki, którego ma Batwoman w poprzednim sezonie, ponieważ ona zrezygnowała z tej roli. Powrót Bruce'a Wayne'a. Widzimy komiksową postać, jaką jest The Hush, który właściwie teraz podszywa się pod Batmana, ponieważ chce zdobyć kryptonit, który pomoże mu właśnie w walce z Batwoman, bo ponieważ kryptonit w tym właśnie uniwersum może przeciąć nie tylko skórę Supermana, ale i też strój Batwoman. Mamy dosyć mocny wgląd w historię naszą tutaj głównej bohaterki, która będzie naszą główną bohaterką. Jest ona bez domu, bez pracy, czyli... A ponadto właśnie jak coś bandziorzy załatwili, no zabili ich, jej rodziców. Zresztą właśnie jest na tym momencie policja te narkotyki, co znalazła, co należało do tych gangów, no dla niej dali karę. Moim zdaniem właśnie jeszcze bez oglądania końcówki, czy tam drugiego odcinka, jest to gang naszej głównej tej bohaterki jeszcze z pierwszego sezonu, czyli Alice, czyli siostry pierwszej Batwoman. Niestety Hush w kolejnej scenie zdobywa to, o co prosił. No ponieważ Lucius, a właściwie to jego syn, myśli właśnie, że jest on tym, za kogo się podaje, a właściwie, że jest Bruce'em Wayne'em. I teraz możemy spojrzeć na aktora, który gra w Wayne'a. Moim zdaniem został dobrany świetnie, tak sobie myślę, Bruce'a, przynajmniej ja zawsze wyobrażałem, jako czytałem komiks. Długo na to nie musieliśmy czekać. Nasza nowa Batwoman skakuje w strój i zamierza obić paru przestępców, właściwie dwóch bandziorów, wejściem niczym Spider-Man. Spider-Man też właśnie tak wisiał do góry nogami, to jest jego taki pokazowy, można powiedzieć, ruch. No dosyć ona tutaj pokracznie walczy do naszego Batwoman, ale nie możemy zapomnieć, że to no pierwszy raz ma ten kostium na sobie, a jak na pierwszy raz moim zdaniem poradziła sobie naprawdę dobrze, chociaż jednemu właśnie przebiła nogę batarangiem, więc no tutaj Batman by tak nie zrobił, zdecydowanie. Wizyta Alice u Bruce'a Wayne'a, czy raczej Hasha. Alice, nasza Alice, siostra głównej bohaterki z pierwszego sezonu Batwoman, no spotyka się właśnie z Hushem, skoro ma kryptonit, chce go już zabrać. Ale jak widać, dla Hasha bardzo się podoba ta rola właśnie Bruce'a Wayne'a, komuś by się nie podobało być miliarderem. To jest Team Batwoman. Namierzają kostium, gdy nasza bohaterka go aktywowała podczas walki. No i cóż mogę powiedzieć, no nie chcę im oddać tego kostiumu, ponieważ jest im potrzebny do walki i zemsty też. I tutaj był taki reveal, tak miałem rację, to właśnie główna nasza przeciwniczka, jej gang, zamordował jej rodziców, więc no miałem rację. Hush strzela w Jatyski, nie wiemy, czegoś na pewno szukał, ale chodziło mu właśnie o ten pojazd, czyli pojazd Batmana. Wygląda on, no to dosyć fajnie. Chociaż jako Batmobil no, bym spodziewał się czegoś więcej właśnie niż takiego, tylko takiego samochodu. A w międzyczasie nasz team Batwoman odkrywa to, że właśnie kim jest tak naprawdę Bruce Wayne, że on jest w rzeczywistości Hushem. I końcowa scena, kończy się właśnie nasza tutaj końcowa właściwie walka się rozpoczyna. Batman versus Batman, można tak powiedzieć. Bruce Wayne, właściwie Hush, walczy z Batwoman, naszą nową. Najpierw jak busa jej goni tym Batmobilem,
No ale jeszcze nasz syn Lucjusza Foxa, już wie, kim on tak naprawdę jest, no sabotuje wszystkiego tutaj. Ataki w Batmobile, no i przychodzi właśnie do walki wręcz, no której wygrywa Batwoman, rozwala mu właściwie tę jego twarz, co już oznacza, że już się nie będzie pod nikogo podszyło, przynajmniej na razie. A odcinek kończy się w momencie, kiedy nasza właśnie główna bohaterka rezygnuje z bycia Batwoman, oddaje swój strój, chociaż my i tak wiemy, że ona do tego wróci, no bo nowy look został nam zaprezentowany przez te zwiastuny. To też mogło nam poszlić trochę przyjemność, ale wiemy, że na pewno się ona w tym stroju jeszcze będzie biegać.